Dzień dobry, nazywam się Przemysław Maksymiuk, witam Państwa. Jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Mateusza Siwca Szansa dla Gminy pragnę rozpocząć dzisiejszą konferencję prasową, a na jej wstępie o zabranie głosu proszę kandydata na wójta gminy Biała Podlaska Mateusza Siwca. Witam Państwa. Dzisiejsze miejsce naszej konferencji jest nieprzypadkowe. Jest to miejsce, które łączy dwie gminy z naszego powiatu, gminę Zalesie i gminę Biała Podlaska. Jest to pięknie nowo wybudowany most, który ułatwi życie mieszkańcom i skróci dojazdy czy do pól, czy do pracy. Z tyłu moi przyjaciele mają ze sobą chorągiewki. Jest to podyktowane tym, że solidaryzujemy się z rolnikami protestującymi w całej Polsce, walczącymi o swój byt. Jaki mamy pomysł na gminę? Filarem gminy są mieszkańcy. I to za mieszkańcami będą szły środki finansowe, środki inwestycyjne. O zrównoważony rozwój gminy walczę od początku swojej kadencji w Radzie Gminy. Gwarantujemy, że każda miejscowość w gminie dostanie szansę na rozwój i w każdy region gminy będziemy inwestować. Podkreślam, żadna miejscowość nie zostanie pominięta. Żadna. Dlaczego? Ponieważ nieważne, czy koń jest gniady, kary czy srokaty, ważne, żeby ciągnął wóz. I ja wspólnie z Wami chcę pociągnąć ten wóz zwany gminą Biała Podlaska. Jakie mamy kolejne pomysły? Chcemy postawić na turystykę i sport. Gmina Biała Podlaska jest idealnym miejscem do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz wydarzeń sportowych. Doliny Krzny, Klukówki, czy tak jak tutaj jesteśmy, Zielawy, to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Dzikie szlaki rowerowe pozwalają na wielogodzinne wycieczki rowerowe w otoczeniu pięknej przyrody. Wypromujemy gminę na arenie krajowej i zachęcimy Polaków do odpoczywania właśnie u nas. Czym się różnimy na przykład od Roztocza? Drugim filarem jest transport. Podatki od środku transportu muszą zostać obniżone do ustawowego minimum. Zachęci to firmy transportowe do inwestowania właśnie w naszej gminie. W dzisiejszej trudnej sytuacji polskich przewoźników musimy się z nimi solidaryzować i dać im chwilę oddechu, bo przecież te firmy prowadzą nasi znajomi, nasze rodziny, nasi sąsiedzi. Rolnictwo. Grzechem by było tutaj nie wspomnieć o jednym z najzdrowszych i jednym z najczystszych regionów w Polsce. Będziemy wspierać rolników z naszej gminy, a to dlatego, że produkują żywność najwyższej jakości, czy się to komuś podoba, czy nie. Jaki mamy na to pomysł? Po prostu nie będziemy im przeszkadzać. A w trudnych chwilach i z problemami będziemy im doradzać. Przyjazny urząd to jest kolejny filar mojej kampanii. Mój autorski pomysł, bardzo prosty do wprowadzenia. Przynajmniej jeden dzień w tygodniu gmina będzie czynna, na przykład od 11 do godziny 19. Pozwoli to pracującym mieszkańcom załatwić swoje sprawy urzędowe bez możliwości zwalniania się wcześniejszego z pracy. Kolejnym bardzo trudnym tematem jest budowa wielkoprzemysłowych ferm. Od 5 lat wspieram mieszkańców, apelując, żądając o blokowanie budowy tych właśnie przedsięwzięć. Gwarantujemy, że za naszej kadencji żadna przemysłowa ferma w gminie Biała Podlaska nie powstanie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to zablokować. Kolejny filar. Nie zamierzamy dzielić ludzi na koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy działające na naszym terenie stowarzyszenia. Czy to starsi, czy seniorzy, z każdym z Waszych problemów usiądziemy do stołu i postaramy się rozwiązać Wasze problemy z korzyścią dla obu stron. Jako grupa przyjaciół, tak, bo z wszystkimi moimi kandydatami łączy mnie niesamowita historia.
ale nie tylko przyjaźń. Łączy nas zaufanie, łączy nas pomysł, na gminę. Chcemy ją oddać wam, mieszkańcom, bo z waszych rąk otrzymujemy mandat i tylko dla was możemy pracować, a to jest ogromna szansa, szansa dla gminy. Oddamy gminę mieszkańcom. Brawo. Dziękuję za przedstawienie założeń programowych, a teraz o zabranie głosu proszę przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego, pana Mariusza Kiczyńskiego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Kiczyński, pełnię funkcję przewodniczącego Rady Powiatów Białej Podlaskiej. Jesteśmy dzisiaj na konferencji prasowej kandydata na wójta gminy Biała Podlaska, kolegi Mateusza Siwca. Mateusz Siwiec to osoba godna zaufania, to osoba współpracująca, to osoba mająca pomysł na to, co robić, będąc na stanowisku wójta gminy Biała Podlaska. Widzimy dzisiaj, że z Mateuszem są wspaniali ludzie. Zbudował drużynę, która będzie z nim współpracowała, którą obdarzył zaufaniem i która ufa jemu. Jesteśmy również w miejscu symbolicznym, ale też w miejscu technicznym, w miejscu, które łączy brzegi, ale łączy ludzi i daje możliwości przemieszczania się, daje możliwości rozmowy z innymi ludźmi. To miejsce symboliczne na granicy gminy Biała Podlaska i Zalesie. W przyszłości mamy nadzieję, że wspólnie z powiatem wójt gminy Mateusz Siwiec wybuduje drogę i razem będziemy współpracować. Popieram kandydaturę Mateusza Siwca na wójta gminy Biała Podlaska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za te słowa. Wszystkim obecnym za przybycie. Serdecznie dziękuję mediom za transmisję i relacje z wydarzenia. A wszystkich Państwa zapraszam 7 kwietnia do lokali wyborczych, aby oddać swój głos. Dziękuję. Brawo. Dziękuję. 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 Tak.